Hej, z tej strony Razimi i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Jedi Survivor. No, w poprzednim odcinku udało nam się tutaj uwolnić Z, no i tak zawalczyliśmy z Daganem, Gerom. No, walka była dość ciężka, ale udało się, no i teraz idziemy dalej, no musimy, jak rozumiem, polecieć na Księżyc tutaj do Ravisa. A na razie jakbyśmy chyba poszli tutaj, jak rozumiem, nas droga prowadzi, zaraz się dowiemy, czy na pewno. Teraz się okaże, że chyba nie i to zginiemy na start. A może i nie? Może i tędy? Dawaj, Karl, dasz radę. O, jednak chyba dobrze poszliśmy w takim razie. To tutaj, do tego kwadratu się zbliżamy. Czy to będzie kolejna świątynia Jedi? Co to jest? Tak też się zapowiada. No to ruszajmy. Ruszajmy w takim razie w taką, w tą stronę, co nam pokazują. No i zobaczymy, co tam będzie. Wygląda jak kolejna świątynia, którą no, mamy tutaj zwiedzić i rozwiązać jakąś zagadkę, więc zobaczmy, czy rzeczywiście tak będzie. Tak, jest też Santari Cree. To znaczy zachowywać spokój. Pozwalać tętnić mądrości. Lecz galaktyka jest zwykle w ruchu. Ruch jednak może dać jasność spojrzenia. Niech prawda płynie niczym rzeka i żłobi koryto wokół przeszkód. No dobra. Czyli co, mamy stanąć tu na tym kamyku? O, chyba tak. Aha. Okej, stąd mamy kuleczkę. Kuleczkę wsadzamy tutaj. I stąd sobie żłobimy, rozumiem, na tym... No, tym co Billy dostał, nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem. O, dokładnie tym. Jak to się nazywał? Kruszarka, o właśnie, kruszarką sobie żłobimy, rozumiem, tutaj ścieżki. No, czemu się tutaj nie złożyło? No, teraz już poszło. Dobra, coś sobie rozwaliliśmy, co tu będzie, jakaś... Aha, tutaj było schowane przejście, dobra. Tak rozumiem, nim musimy przejść, no bo tutaj nic więcej z tą kruszarką chyba nie zrobimy. No bo tutaj jeszcze jest zakruszona, ale to nie wiem, czy to już nie będzie za daleko. Możemy spróbować jeszcze w sumie. Czy tutaj nam kruszarka aż obejmie taki daleki obszar? Aha, nie odbejmie, bo tu jest woda, tak? Dobrze rozumiem. Dlatego nie chcę wejść. Zresztą już się niszczy, no to chyba nie. Dobra, no to idźmy w to przejście, co nam się otworzyło. Rozumiem, stąd będziemy mogli dalej coś zrobić z tą zagadką. Okej, no i teraz mamy problem. Drzwi zamknięte z drugiej strony. Chyba, że potem skoczymy sobie do góry. Tak jest, dobra. Z na pewno zdoła go. O, i mamy kolejny dysk danych, miło. Aha, dobra, i tutaj na górze mamy kolejne przyciski. Tak, tylko co nam to daje, że to się zamknie? Jeszcze nie wiem. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Na razie nie mam pomysłu za bardzo, o co tutaj chodzi. To nam możemy zamknąć. Bo z tą kruszarką nie wiem, czy tam polecimy. Spróbujmy jeszcze raz. Aha, bo tą kruszarką no po wodzie nie zrobimy. Dobra, no to może tak. Aha, tylko tu też jest dalej woda. Dobra, czyli rozumiem, że to jest tak zrobione, żebyśmy tylko tu zrobili. Musimy coś innego w takim razie wykombinować. Tylko co w takim razie? No to było miejsce na tą kulkę, no to już żeśmy wykorzystali je. No poczekajcie, tu coś jest jeszcze? Echo mocy? W życiu nie sądziłam, że będę się tak czuła. To znaczy? Tęsknisz za Coruscant. Za świątynią.
za moim ciasnym pokojem. Wiem, jak się czujesz. Dobra, mam pomysł. Zobaczymy, czy się uda tak zrobić. Pewnie się uda, no bo inaczej by tak nie było to naszkowane. Dobra, ale to chyba trzeba będzie z góry zrobić. Wiecie co? I to sobie połączymy wtedy i powinno być ok. Bo teraz już nam niknie. Wejdźmy sobie na górę i powinno się udać. Dobra. Ok, spróbujemy. Spróbujemy, czy się uda. Dobra, szybko tutaj. Dobra, udało się. Więc ładnie. Jak rozumiem, teraz musimy tutaj. Tutaj kolejna ścieżka nam się odblokowała, no to lećmy. Oj, Karl, myślałem, że się złapiesz, dobra. Chciałem sobie przeszybczyć i muszę od nowa robić, no dobra, nieważne, nieważne. Okej, tutaj po ściance do góry. Okej, i tu mamy znowu tą smołę całą. Aha, tutaj sobie odblokujemy ten skrócik stamtąd, dobra. Tutaj kolejne echo, sobie wyczujmy. Prawda płynie niczym rzeka? Co to oznacza? Jeśli tego nie zrozumiem, nigdy nie zostanę rycerzem Jedi. Wezwanie umysłu. Padawanka próbuje zrozumieć lekcję, którą chce jej przekazać Santali Kree, jednocześnie zmaga się z logistyką komnaty. No dobra. To musimy dać tutaj, tak? I coś, zbudowaliśmy sobie mostek. Który jest nam średnio potrzebny aktualnie. Chyba. Dobra, tu mamy jeszcze jedno echo, poczujmy je. Nie może sprzeciwić się Radzie. Dagan Gera uważa, że musi zrobić to, co słuszne. Mistrz Rancisis na to nie pozwoli. Bezczelność lub odwaga. Gdy Dagan Gera przeciwstawia się decyzjom Rady, a Kobok przygotowuje się do ewakuacji, dwójka Jedi martwi się wzmagającym się kryzysem. Zastanawiam się, co tutaj dalej zrobić tak naprawdę, no bo mamy ten most. Tutaj, jak rozumiem, w dole nic nie będzie ciekawego, bo tutaj było to miejsce na tą kulę. Tu mamy w ogóle skrzynkę, kurczę, fajnie by było się do niej dostać, co? Ach, te zagadki, co? Nam dają. Widzi jakaś pomoc? Mały. Nie wiem, przyznam wam szczerze na razie, co? Bo przecież tutaj nie mamy nigdzie miejsca, żeby to wstawić. Ciekawe, powiem wam. Bardzo interesujące, nie wiem, kurczę. Zero pomysłów na chwilę obecną, no tu jest ta skrzynka schowana. Tutaj może coś jeszcze się schowało, a ja tego nie zauważyłem. Pewnie rozwiązanie jest jakieś banalnie proste, ja go po prostu nie widzę. Dobra, wiecie co? Pomyślę nad tym, jak coś wymyślę, to zaraz do was wrócę. Dobra, witam z powrotem. Chyba już wymyśliłem i po prostu trzeba to tak po ziemi przeprowadzić.
tak powiem. Aż do tamtego miejsca. Trzeba to zrobić mniej więcej tak, że cały czas tutaj idziemy z tym. O, nie złapało nam. No to niech łapie, niech łapie. Dobra. I cały czas z tym idziemy tutaj, 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 tutaj. No bo nam gdzieś nie złapało. Chodź tutaj. Dobra. Idziemy z tym ciągle tu. Ciągle z tym tutaj, 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 tutaj. I tutaj, i teraz szybko bierzemy tą kulkę. Wrzucamy ją tutaj. I robimy dalej mościk. No, także takie coś. Takie coś tutaj musimy, takie coś nam tutaj twórcy dali do zabawy. Trochę powiem wam, że nad tym musiałem myśleć, ale dałem radę, więc jest okej, możemy w takim razie ruszać dalej. I dobra, i zrobione, tak? I okej. I fajnie, udało się. Udało się, udało się, więc spoczko. No i co my tu będziemy mieli? Odzysk, nowy atut. Ciekawe, co to takiego. Sprawdźmy od razu. Odzysk, minimalna regeneracja mocy. Zwiększa się minimalny poziom, do którego moc regeneruje się automatycznie. No spoko. Jak na razie fajnie mi się walczy z tym, co mamy. Znaczy no, tam wiem, że mam ustawione... ustawione... O, patrzcie, te skrzynki żeśmy nie otworzyli w końcu. Jeszcze ją by trzeba było zrobić. To rozumiem, że to jest tak samo. Musimy dalej to przeprowadzić, tą kulkę. Ten na jej nie weźmiemy. Dobra, to szybko, szybciutko to zrobimy jeszcze w takim razie, tą skrzynkę. Myślałem, że ona już się odblokowała, ale jak widać jej nie zahaczyłem. Ale to nic. Teraz się to szybciutko zrobi, tego już nie będziemy i tak potrzebować. Dobra, i to idzie skąd? No stąd, no to tam niby na końcu powinniśmy złapać. No, jak na razie powiem wam, że te dwa atuty, które mamy, czyli tutaj to, że większe doświadczenie dostajemy z przeciwników i to... Nawet nie wiem, czy mamy tak naprawdę drugie ustawione. Chyba to, że rzut mieczem świetnym zadaje większe obrażenia, choć nie wiem. Na razie jest okej z tym, jak jest. Póki co nie miałem tutaj aż tak wielkich problemów, żeby sobie to zmieniać. No, chociaż tutaj do Gangera wiadomo, był dość ciężki, ale daliśmy sobie z nim radę, więc... Więc nie ma co narzekać. A, no wiem, że jeszcze jest żaba, no ale tutaj żabę to jeszcze chwila myślę, że zajmie. Zanim sobie do niej wrócimy. I co, i to mieliśmy trafić? Czy nam się to teraz rozwaliło? Teraz już się udało, wcześniej nie załapało. No i mamy tą skrzynkę otwartą. No i nowy emiter, upiór. No i to by było chyba na tyle, stąd. Tak, jest 100% zrobione, no to wracamy. Fajnie, kolejna świątynia zrobiona. Tu mamy ciągle tą pogłoskę dotyczącą tego, że tutaj jedna z tych tutaj poszukiwaczek ukradł jakiś ptak notes, czy też jakiś tam, no jakiś tam plik, w którym zapisywała dane. I okej, stąd przyszliśmy, czy teraz rozumiem, że tędy musimy iść? Dobra, chyba tędy. Jedyna chyba aktualnie droga, którą możemy iść, więc... Możemy sobie coś z tymi kamikami zrobić. Aha, ale teraz się zanurzamy, to nie za bardzo. O, doszła dekola. Wierzę w ciebie, brawo.
Okej, tu mamy ptaka, możemy sobie na nim polecieć, tylko gdzie? No nie do końca wiem gdzie. Tutaj mamy iść tędy, tą windą. A tu jeszcze coś będzie, no to zróbmy to. Okej, udało się. Dobra, i też się udało. Co to jest? Wynośmy się stąd! Olbrzymi bagniak? Nie martw się, nic ci nie zrobię. Ojejku, jaki fajny. Aha. A tu widzę, że będzie już ciekawie. Widzę, że mamy też zwiększonego styma, jak ich pokonamy obydwóch. Postrach bagna. Dobra. Au, au, au. Styl! Au, au. Au, au, żyjemy, żyjemy, dobra. Dobra, ucieknijmy. Ojej, ale gra zacięło. Ja nas zabiło przez to. No to bardzo nieprzyjemne, że gra zacięło i przez to nas zabili, ale no dobra, zaraz ich tutaj pokonamy. Weźmiemy sobie ten strzelający i będziemy się trzymać na dystans i myślę, że bez problemu pójdzie. To może zwiększmy sobie też, zmieńmy sobie te atuty, bo co mam, odporność i to, że więcej doświadczenia, tak? Dobra, to sobie wywalmy i weźmy sobie... Żeby sobie wziąć, że rzut mieczem świetnym zadaje więcej obrażeń. I to możemy wziąć, żeby sobie dorzucić, bo tak naprawdę jednego nam brakowało. No i dobra, na razie możemy tak spróbować. Żeby ich szybciutko załatwić. To na szczęście daleko nie jest. To już zaraz tam będziemy tak naprawdę z powrotem. Gotowi, żeby zawalczyć z nimi jeszcze raz. No źle nie było na pewno podczas tej walki. Też jakby nie ta ścinka, drobna gry, no to by było lepiej. Też myślę, żebyśmy ich załatwili od razu, ale damy radę. Taką mam nadzieję, że już teraz za drugim razem. A patrzcie, właśnie mi się przypomniało, że przecież możemy to zrobić, żeby oni ze sobą walczyli. Teraz Billy. Dobra, niech oni się ze sobą walczą, mamy z siebie tutaj... A, już się skończyło. Myślałem, że będzie trochę dłużej trwało, ale dobra, możemy to użyć znowu po prostu. Czekaj, kol. Z tym! Chyba, tylko teraz, który to był? To był ten. Chcesz mnie chronić. Niech oni się tam biją dalej. Już, koniec bitki. Dobra, weźmy sobie nasze... Ajajaj, dobra. Przeholowałem trochę. A to jest dobry pomysł, żeby on nas bronił i w tym czasie możemy go zabić. Dobra, spotkamy się już przy tych wampach. Dobra, no jesteśmy podobnie tutaj na tych brunatnych wampach, jakkolwiek one się tam nazywają. Próbujmy jeszcze raz ich zatkić. Skupiamy się na tej. Patrzcie, nie widzi nas, to może ją by tak... Aha. No może by jeszcze doleciało, by było fajniej. Pomóż.
On to wam porobi tak w ogóle. Tak, ma nam pomóc. Pomocy! Chcą cię zabić. Z tym daję! Ale nam się gra zawiesiła znowu. Kolejny! Tutaj jestem mały! Nie zagrażam ci. Dobra, dobrze idzie. My nic nie robimy na razie, ale dobrze idzie naprawdę. Zapodaj z tym! O, a jak nasza gra będzie większa, to naprawdę będę miał ciężko, żeby sobie wrócić. Pomocy! Dobra, patrzcie, no. Tak można walczyć, co? A. No i dobra, została tylko ta. Z tym! No i udało się. Patrzcie, jak szybciutko poszło. Za trzecim razem. No i fajnie, fajnie. Fajnie, miło, że legendarny wróg pokonany. No nie było to trudne, wystarczyło tutaj nakłonić jego kolegę, żeby go zabił. Aj, fajnie, bardzo się cieszę. Cieszę z tego powodu, już myślałem, że tutaj nam trochę zajmie, ale w miarę szybko poszło. Mamy dodatkowo z tym jeszcze, więc... Kolejny z tym. Proszę bardzo. Więc super. O, zbili sobie żółwika, fajnie. Już mamy 8 z tymów, bardzo ładnie. Czy to był ten potwór, z którym mieliśmy walczyć? Nie wiem w sumie, czy to... Czy to ta była pogłoska? Pomóż Zyg na bagnie. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo nie widzę tutaj, żeby było coś więcej. Możemy spróbować zaraz do nich w sumie wrócić, ale czy mi się chce tam teraz wracać właściwie? Oj, oj, nie, nie, nie. Znowu trzeba sobie te otworzyć przejścia. Dobra, możemy w sumie szybko tam wrócić i się po prostu zapytać, czy to o to jej chodziło. A. No za wysoko to, za daleko to od nas nie zabrał, ale chyba dostaniemy się dzięki temu do tego. No i dobra. Możemy sprawdzić, czy to o to jej wtedy chodziło. Czy może też nie. I w sumie przy okazji możemy sobie zmienić na ten. Tryby mecha możemy zostawić takie same, ale możemy sobie zmienić atut znowu z powrotem. Czyli zręczność nam niepotrzebna i to nam niepotrzebna, przyda nam się doświadczenie. No i spoko. Dobra, chodźmy szybciutko do niej, zobaczyć, czy to o to jej chodziło, żebyśmy dostali. Tyle różnych maszyn. Chcę tam kiedyś polecieć. A więc naprawdę od dziecka mieszkasz na Kobo? Tu się urodziłam. Rodzice mieli gospodarstwo. Dobra, posłuchajmy jeszcze historii. Dorastanie na tak barwnej planecie musiało być wspaniałe. Nie zrozum mnie źle. Kiedyś kochałam Coruscant. Te wszystkie neony szkodzą na oczy. No to na pewno. Powodzenia w szukaniu tego czytnika, Kal. I uważaj na siebie. Te szybołowy gnieżdżą się wysoko. Czyli to nie było to. No dobra. No i niepotrzebnie, żeśmy tutaj wrócili. Tak naprawdę. Ale nic się nie dzieje. Daleko na szczęście nie mamy. Nawet nie będę tego ucinał, tego fragmentu, bo to naprawdę zaraz będziemy z powrotem. Więc tutaj już nie ma sensu tego ciąć. W sumie idziemy tylko tutaj, nam zostało miejsce. Te szybogłowy, rozumiem, że one gdzieś tam będą wysoko, tylko nie wiem, czy my się jesteśmy w ogóle w stanie tam teraz dostać. Bo tam widzę te balony śmieszne, no, przez które nie udało nam się ostatnio przeskakiwać w ogóle. Ich też na Jedzie było pełno. Ciekawe. No jak rozumiem, na Jedy na pewno jeszcze powrót będzie. Dobra, tak więc windą do góry.
Tutaj można było zeskoczyć. Patrzcie, była dziura. Sprawdzimy chyba sobie to zaraz, co? Bo tu można iść, ale ja bym w tą dziurę chciał sprawdzić. Z ciekawości. Bo tutaj nie ma miejsca, żeby zaskoczyć, ale tam ewidentnie coś było. Spróbujemy. Oj. Chyba aż grę zacięło, co? O, dobra, odcięło nas. Już się bałem, o co chodzi. Ale okej, odcięło nas na szczęście. Spróbujemy jeszcze raz. Tutaj nie można naprawdę zaskoczyć. Można, oczywiście, że można. Okej, jest skrzyneczka. I są te balony, no ale chyba z tymi balonami nic nie możemy na razie robić, nie? No nie, czyli wszystko wskazuje na to, że tam dostaniemy się później. Tylko teraz tak. Wyczuwam pewien problem. Jak my stąd zejdziemy? Twórcy chyba nie pomyśleli o tym, że... nie wiem, jak w takim razie mielibyśmy nawet stąd wrócić, no bo tutaj się ewidentnie znowu zabijemy, no. No dobra, trudno, zabijmy się. I się spotkamy zaraz przy tej windzie. Jesteśmy już tutaj, wjeżdżamy tą windą na górę. To najśmieszniejsze, no nie mogę odzyskać tych punktów umiejętności. No strasznie dziwne, no bo tam zostały w tym miejscu, a jak tam wejdziemy, no nie wiem, jak stamtąd wrócić aktualnie. O, więc wracajmy w takim razie, wychodzimy już z tych bagien, bo nie wiem jak wam, ale mi już zbrzydły trochę one. Wiem, że tam trzeba będzie wrócić na pewno, ale... póki nie musimy, to dobrze, że nie. że nie trzeba. Gdzie my jesteśmy? Tutaj, patrzcie, mamy jakieś parę postaci. Stój. Mamy znowu skowę. To porozmawiamy jeszcze z tym poszukiwaczem. Masz jakiś priorytet? Nie. A więc jesteś nikim. Ja trochę mam. Pracowałem na to cały dzień. Mogę go zobaczyć? No dobra, kłamie. Nic nie mam. Do niczego się nie nadaje. Okej, ciekawa rozmowa. Zetnijmy roślinkę. Jest iskowa. Zatrzymaj się na chwilę, mój chłopcze, i powiedz staremu skuwie, czy porządny ze mnie rybak? Nie wiem, o co ci chodzi. O wygląd chodzi, chłopcze. Czy budzi w tobie pływy? Czy czujesz na twarzy morską sól? Okej. No możemy mu powiedzieć, że wygląda dobrze, no niech będzie. Wyglądasz dobrze, skuwa. Miejmy nadzieję, że traszka falbaniasta też tak sądzi, chłopcze. Trzeba mi wykorzystać cały swój morski wdzięk, jeśli mam ją dopaść. Dobra, czyli rozumiem, że będzie nowa rybka. Dawaj, skowa, śmiało. No i mamy rybkę. Traszka falbanista. Chyba się spodobałeś. O, tak? Choć nic w tym dziwnego. To mój wielki talent. A widzisz, traszka falbaniasta to najbardziej zmysłowy mieszkaniec mórz. Płochliwy, o ile nie chodzi o potencjalnego partnera. I stąd dziś ma wielka próżność. Przykro je zwodzić, acz w zamian mogę dać im spokojny dom w moim zbiorniku. Brzmi nieźle. Może więc przejdźmy dalej z moją opowieścią, a? No dobrze, skowa, opowiedz nam kolejny fragment tej niesamowitej opowieści. No i dopadli nas czterech kwarenów zbrojnych we włócznie, a każdy myślał tylko o tym, by przerobić mój miętki czerep na trofeum.
Spojrzałem na kapitana, a on wpatrywał się we mnie, machając rękami jak guberfisz na tarle. Wskazywał na harpun w moich dłoniach. A przez jedną mroczną chwilę rozważałem, czy nie przybić tych pirackich chłarenów do skały harpunem. Ale coś mnie powstrzymało przed pociągnięciem za spust. Może był to błysk dostrzeżony kątem oka, błysk przepływającego glambrigowego węgorza. Ciekawe, jak piratom spodoba się cała ławica takich błyskających i roziskrzonych węgorzy. Pomyślałem. Otworzyłem buzię i wydałem z siebie zew godowy węgorza. A jak on to zrobił? Mówisz po węgorzowemu? A tak, ale zapomniałem włączyć głośnik i tylko mały Skuwa usłyszał swój zew. Lecz moja upośledzona mina tak wystraszyła kłarenów, że upuścili swoje blastery. A zanim się opamiętali, my już zwiewaliśmy tak szybko, jak tylko płetwy pozwalały. A dopiero potem, gdy zwialiśmy na pokładzie szkunera Zefirów, zdałem sobie sprawę, że otarłem się o śmierć. Ale opowieść dokończę następnym razem. Jasne, Skoła. To był ciekawy fragment opowieści. W końcu co się zaczęło dziać. Nie wiem, jak on to niby robił, że jakiś dziwny dźwięk węgorzowego wydał, ale okej. O, po tej ściance możemy wejść do góry. Czy to oznacza, że tam na górze coś pewnie będzie? Szkoda, że tak tu ciemno. Ej, chyba że my w ogóle jesteśmy... Aha, czekajcie, my jesteśmy chyba tutaj na początku samym, prawda? Nie mylę się? Tak, patrzcie, tutaj na samym początku, to tu nam się otworzyło i stąd przyszliśmy. Ale jazda. Dobra, oto akurat po drodze możemy sobie przejść i uwolnić tamtego droida, o którym wam wtedy mówiłem. Uwolnić mu ten statek. I będziemy się udawać na ten księżyc chyba. Patrzcie, tutaj możemy to wy... O, właśnie. Akurat. Akurat do tobie, kolego, mówiłem. Masz, pomożemy ci ze statku. Proszę. Teraz możesz się za niego zabrać. Nie ma sprawy. O, i Pit Droid będzie u nas w tym... W pylunie. Fajnie, fajnie. Mamy też esencję mocy. Też spoko, się przyda na pewno. Więcej mocy na pewno zawsze fajne. Tu jeszcze po prawo mieliśmy taki fragment. Dobrze myślę? Tutaj jesteśmy gdzie? A więc jesteś... No, przejdziemy sobie tędy szybko. Widzę cel. Zawróć albo zbić. Nie widzę przeszkód. Ała, to oni nas tak biją. Pomożesz? Wciąż idzie po ciebie śmierć. Dobra, tego zabiliśmy. Nie umrę! Nie tutaj! Żryj! Dobra, wystarczy. Tego dobrego. Teraz, Billy! Wielkie dzięki. Dobra, i tutaj mamy dwa... O, patrzcie, tam też się pojawił nowy przeciwnik w ogóle. Bo czy tutaj... W prawo mieliśmy chyba coś zablokowane, ale tutaj na pewno możemy w prawo pójść, tam na górze też coś było z tego co pamiętam, ale mamy jeszcze tego wariata. Ała, ten atak jest taki dość mocny. Thank you.
Ała, walną nas. A na razie nie jest źle. Ała. Nie powinienem mówić nie jest źle, bo zawsze jak mówię nie jest źle, to zaczyna się gorzej. Ale mamy go, dobra. Mamy też kolejną roślinkę do naszego terrarium. Zabierzmy ją. Jak my tu możemy iść? Tam było bodajże zablokowane, to tam pójdziemy teraz. Dobra. I o ile pamiętam, to tutaj, tak jest? Tak, dobra. To chyba będziemy z tym walczyć, to też się zapowiada na bossa? Oczywiście, to tak, matka. Dostałem! A, zabolało nawet. Ała, to już w ogóle zabolało. Dobra, to szybko do niego, to nie jest daleko, to zaraz będziemy znowu przy nim. Dobra, ty tu już widzę, będziesz cały czas stał, to na razie sobie ciebie pominiemy, bo w sumie biegniemy tylko na tego bossa. No to w tym odcinku aż dwóch minibossów tak naprawdę pokonamy, spoko. Na szczęście tutaj ta matka nie jest jakaś super ciężka. Tak mam nadzieję, że tutaj wypadek przy pracy po prostu był. Pomocy widzi! Zapodaj coś mały! No chodź to. Aha, dobra, ona potem w ślizgu jeszcze robi taki atak. Dobrze wiedzieć. Dobra, ten jest najfajniejszy atak. Au, no ten ślizg jest dość mocny, ale dobra. Pomóż, Vidi! Potrzebna pomoc! Dobra, mamy go. Chyba. Mamy. Pięknie. A ona tutaj jest. Trudna nie była, więc spoko. No i fajnie. Fajnie, że się udało. I kolejny z tym dostaniemy, naprawdę? Aż tyle z tymów nam tutaj dadzą? Orientuj się, Bidi. No nie narzekam, ale to już jest naprawdę 9 stymów, dość dużo. Nie wiem, czy w tamtej grze w ogóle nie mieliśmy maksa jako 8 stymów. Ale no nie pamiętam tego. No tutaj znowu są te kulki, to też po nich nie przeskoczymy póki co. No spoko. Oczywiście narzekać nie będę, ale... dużo nam tutaj rzeczy dają. Jak rozumiem, na ten moment... tam jeszcze coś możemy i... tutaj dwie rzeczy, no to podejdźmy tam. Tak z ciekawości tylko zobaczyć, no dzisiaj sobie chyba bardziej poeksplorujemy już te bodoch, tutaj te rzeczy jak już jesteśmy. O ty, kto nas atakuje? Dobra. Jak my tu musimy iść, bo z tym powiem wam szczerze, nie chce mi się znowu walczyć. Ale możemy iść za nim do tej windy na górę chyba? Czy ta winda jest zablokowana? Zablokowana. Okej, to pójdziemy sobie tędy. I chyba tędy. Tak, i tutaj na górę sobie wejdziemy. Tego. Nadchodzę! Wylgorieta!
No i pięknie. I co, o czym oni nam tutaj mówili? Aha, tutaj, patrzcie, po tym możemy przejść. Tylko po co? Aha, tu jest coś nieodkrytego przeze mnie, dobra. Musieliśmy to pominąć w takim razie, bo tam chyba sobie chodziliśmy, ale tutaj nie zaglądaliśmy. Więcej priorytu. Ej, jestem ciekawy też tej windy, no bo skoro ona tu gdzieś jest, to musimy... Bo tutaj już nie muszę iść, prawda? No tam byliśmy. Dobra, no to nie idziemy tutaj, no po co? Tutaj niby przy tym zwierzaczku coś jeszcze będzie. No to zobaczmy to. Aha, to możemy sobie opuścić, tak? Aha, czyli tam na górę jeszcze sobie wejdziemy, spoczko. Ojojoj, ale trzeba jeszcze doskoczyć. No, siema. Atak z nieba! Ja zginę, ty zginiesz! Traf mnie jeszcze raz! Zabasz! O, ty. No i już, po problemie. Kiepsko ze mną, mały. O, są chłopaki. Agon tu robi. O nie, droideka. Dobra, mamy ją. Tu też mamy przejście zalepione. Tu mamy kulkę, czyli zaraz to pewnie ogarniemy. Tylko wpierw bym sobie tam przeskoczył. Tutaj też na górze coś jest. No, tutaj na koboch jeszcze wiele zagadek mamy w takim razie, dobrze. Aha, tutaj będziemy musieli to włożyć, tą kulkę, dobra. Okej. Tam na górze też oczywiście coś jest. Jakby mogło być inaczej, tylko jak się tam na górę dostać? Pewno zaraz spróbujemy jakoś. Czy to tam dorzucić? Jakbyśmy rzucili o to i szybko przeskoczyli. Dobra. No i otwórz nam się przejście. Tu mamy w ogóle jakąś ścianę, którą ewidentnie można też rozwalić. To trzeba pamiętać, że tutaj ta mina będzie potrzebna. Oho, nie wiem, czy ona stąd nie będzie właśnie wylatywać. Lepiej się pośpiesz. Tylko ona tam nie doleci. No i co, w takim razie, jak ona tam nie doleci... Hej, Billy, idziemy! Dobra, skakuj to jeszcze raz. Spróbujemy ją tak przenieść. O, dobra, tak się da. Super. Chodź tu, chodź tu. No i pięknie, dzięki, że tak można to robić. No i dobra. No i tutaj sobie przeskoczymy. Tam mamy coś znowu. Że za to się nie złapiemy. Ale oni nas tutaj lubią dzisiaj zagadkami męczyć, no. To jest tam na górze, no to trzeba by było zrobić niby coś takiego.
BD1. Nie, BD, nie to miałeś zrobić. BD będzie nam teraz w kółko te droidy robił. No, może musimy chyba stąd zejść dopiero. Teraz pytanie, czy już to nam rozwaliło? Chyba nie. Wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić stąd. Może zrobić to na tyle szybko. Dobra, szybko. Nie wiem, czy to się uda. Wydaje mi się, że może się nie udać. Bo stąd chyba nie doleci, co? Spróbujemy. A może i doleci? A, no dobra, no to to... Bo ja za bardzo kombinowałem w takim razie. To było dużo prostsze niż myślałem. No, tylko jeszcze tutaj by doleciało. No i dobra. No to rzeczywiście niepotrzebnie tak kombinowałem. Sprawa była jednak zdecydowanie prostsza. No i mamy kolejny punkcik, fajnie. Nowe miejsce na atut. Spoko, czyli mamy 5 miejsc teraz, co będziemy mogli coś dorzucić. I tutaj chyba tyle, ale tutaj jeszcze mamy jakieś 2 miejsca. A w ogóle tam też będzie dużo przejść rzeczy. Bo teraz mamy też tam nową. Te droidy możemy rozwalać. A tam też było takie pewne miejsce. No było chyba gdzieś tutaj. No trochę nam się rzeczy poblokowało, odblokowało co, ale to jeszcze nie wszystko. Więc pewnie nie będziemy wszystkiego teraz sprawdzać. Tylko tu mam jeszcze. Tutaj już zaraz niedługo będziemy kończyć. To sobie po prostu dzisiaj jeszcze parę rzeczy poodblokowywujemy. No to też przyjemny skrócik nam się teraz to odblokował, fajnie. Oddychaj. Zobaczmy sobie za pamięci to miejsce na atut, to nie było tu. To możemy sobie dać na przykład, bo to zajmowało jeden, tak? To możemy sobie dać ten rzut na stałe po prostu. Póki co. To się pojawiło. Nie powinieneś tu być. Mieć to broń Jedi. O proszę. Ciebie tu wcześniej na pewno nie było. Wróg robił uniki. Odniosłam obrażenia. No na pewno cię tu nie było wcześniej. Musisz zginąć. B2D2. B2D2. Ten podrasowany droid bojowy był projektem dopieszczanym przez kilku jeźdźców, którzy zdołali podkręcić funkcję droida, aby atakował szybciej i z większą agresją. Jeźdźcy chodzą nazwali go B2D2 i wykorzystywali każdą okazję, żeby sprawdzić go w terenie. No patrzcie, już trzeci legendarny przeciwnik dzisiaj. Jest pytanie, skąd oni się biorą? Polećmy sobie tutaj, bo tutaj chyba coś było z tego co pamiętam. Tak, teraz to możemy otworzyć. Tu nas chyba jeszcze nie było. Powiem wam, że jak tak nam dzisiaj dobrze idzie z tymi przeciwnikami, żeby się chciało na żabę udać, ale... Ale to na pewno nie dzisiaj.
Może też nie w następnym odcinku, tylko za jakiś czas. Chorobliwa ciekawość, okej. Aha, i tutaj po tym przechodzimy, dobra. No jaka duża to jest jaskinia. Dobra, nie mam pojęcia, co my tam mieliśmy zrobić. Aha, tu się mieliśmy puścić po prostu. No dobra. Okej, skrzyneczka jest. Jest też droid. To droid szybciutko poszedł. Też nam tutaj coś widzi, chciał zeskanować. Chyba. Dawaj, Billy, śmiało, skanuj. Krótka broda, dobra. Nowe zdobycze. A, no to jest akurat ta broda. Inni bezmyślni poszukiwacze używają ich metali, użyję ich narzędzi, zbuduję swoje dzieła, ukryją moje sześciany, nie mogą znaleźć moich dzieł. Ciekawe. Dobra. Tu po lince. I dobra. To mamy jednego do zabicia po cichu. No nie wiem, czy tak fajnie, kolego. Tu mamy coś też, tu będzie. Co tu będzie takiego? Ciężki arkaid, szkielet do pistoletu, spoczko. Widzieliśmy cię, więc nas nie zaskoczyłeś. Tu mamy windę, tu mamy w ogóle zeskok. Mamy droida. Tu mamy kolejną rzecz, dobrze. Przyda się na pewno. Kropowata guma. Okej. W sumie idziemy tędy i tutaj windą. I sobie zjeżdżamy do tych kolegów naszych. Słaby! Oj, się gra ścięła. Teraz, Billy! Z tym proszę! Wykryto z tym lecznicze. Dobra. Potrzebuję pomocy, mały! Ruszam w pościg! Dość! Dobra, i został tylko ten. To jeszcze nie mój czas. Złamię cię! Nietykalny! Dobra, mamy go. Pięknie. Ładnie poszło. Hej, mały! Z tym? I tam na pewno możemy pójść, ale też możemy pójść tutaj. Czy tu będzie po prostu wyjście? Tak, tu będzie po prostu wyjście, dobra. I tam będzie kolejna świątynia Jedi. Jak chcemy, możemy przyjrzeć się tej komnacie medytacyjnej. Ukrywasz coś, hmm? Tak, na pewno. Ale tak daleko dotarłem. Za dużo krwi. Jeszcze tylko trochę. Hej, szeptane słowa. Poszukaj przyciągający najważniej i w komnacie medytacyjnej, że znajdzie drogę do środka, kryje tajemnicę. I dobra, i w tym miejscu sobie skończymy. No, dzisiaj trochę mini bossów żeśmy pokonali. Tutaj aż trzech, więc tak, opuściliśmy w końcu te bagna, no i w następnym odcinku pewnie się udamy już na ten księżyc, mam taką nadzieję. No i zwiedzimy sobie i zaczniemy sobie od zwiedzania tej komnaty. No to tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę, no i trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!